Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o moim uczynieniu i zamiarach. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Czego Pana, Najświętszą Maryję, zawsze świecę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, o Pana Boże. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam na imienia Chrystusa, albowiem Duch Chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych duchów. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Oto Słowo Boże. Zawiera wiele słów Jezusa, pouczeń, możemy powiedzieć,
przez Chrystusa w ostatniej chwili, bo to za dosłownie kilka godzin rozpocznie się jego męka. A więc musimy zwrócić uwagę, jak ważny jest to moment. Jezus jest świadom tego, że idzie na mękę, i zwrócić uwagę na to, jakie pouczenia Jezus dał. Tam wzywa do miłości bliźniego, wzywa do wytrwałości, do tego, żebyśmy stanowili jedno. Święty Paweł w liście do Koryntian będzie się zmierzał z tym zagadnieniem jedności pomiędzy chrześcijanami, pomiędzy wyznawcami Chrystusa, bo już w Koryncie nastąpiły podziały, a Jezus stał się po to, aby stanowili jedno. Natomiast dzisiejszy fragment mówi, powtarza bardzo często termin chwała, otoczyć chwałę, dać chwałę, oddać chwałę i tak dalej. Ten termin oznacza oczywiście Boże zbawienie. Jezus mówi, ja za nimi proszę, nie za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. Chrystus widzi tutaj uczniów wszystkich czasów. I co najważniejsze, wszystko moje jest twoje i w nich zostałem otoczony chwałą. Czyli Bóg, obecność Boga może dokonywać się w nich, czyli w wyznawcach samego Jezusa Chrystusa. I w wyznawcach Chrystus powinien być otaczany chwałą, czyli powinien być uwielbiony. Bracia i siostry, jakże ważne te słowa, w zasadzie każde wyrażenie, każde zdanie, nawet to najdłuższe, jest tutaj ważne, ale zwróćmy uwagę w dzisiejszym świecie, który mówi na przykład nam, że wszystkie religie są dobre, że wszystkie religie są takie same, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Jezus mówi wyraźnie. Życie wieczne jest to, aby znali Cię, jedynego, prawdziwego Boga. Boga, który posłałeś Jezusa Chrystusa, swojego Syna. To jest jedyny Bóg. To jest jedyny Bóg. I tak jak już często powtarzałem tutaj, dowodem na to jest fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Budda nie zmartwychwstał, Allah nie zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I my mamy poznać jedynego, prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa. Ale by to się dokonało, bracia i siostry, powinniśmy, tak jak słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich, razem z apostołami i z Maryją, oczekiwać w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Za tydzień będzie to święto, ta uroczystość, która kiedyś w chrześcijaństwie była drugą najważniejszą uroczystością. Najważniejsza to było zawsze zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pascha cała Jezusa Chrystusa, te cztery dni, Triduum Paschalne, a drugą uroczystością co do ważności było zesłanie Ducha Świętego, nie Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jest później, ta tradycja rozwinęła się tak mocno. Zesłanie Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest twórcą całego naszego wnętrza, jest twórcą całej naszej drogi do Boga, jest dawcą owych siedmiu darów. Myślę, że każdy z nas wie, że w Biblii siódemka to jest liczba symboliczna, oznacza pełny dar. Duch Święty daje nam wszystko, abyśmy mogli poznać Boga, uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I trzeba, bracia i siostry, odnowić w nas pobożność do Ducha Świętego. Zobaczcie, bardzo często myślę, że zwracamy się bezpośrednio do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej czy do Świętej, ale już tak rzadko do Ducha Świętego. Ta tajemnicza osoba Trójcy Świętej, która powinna być proszona, wielbiona i przyjmowana, może zdziałać w nas bardzo wiele. Bo tych siedem darów Ducha Świętego, które wymienia katechizm, mały katechizm, to tak jak powiedziałem, to jest tylko symbol. Symbol darów, oczywiście one są również dary pobożności, bojaźni Boże i tak dalej, to są dary bardzo konkretne, ale ta siódemka oznacza Duch Święty, także wszystko, jeżeli będziesz otwarty na Niego,
aby poprowadzić Cię ku zbawieniu. A życiem naszym, zbawieniem naszym jest wiara w jedynego prawdziwego Boga, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat. Dlatego, bracia i siostry, zachęcam, aby w tym tygodniu, który pozostał nam do zesłania Ducha Świętego, ożywić w sobie tę pobożność właśnie do Ducha Świętego. Że choćby w krótkich wezwaniach wzywaj na co dzień tego Ducha Świętego. Przybądź do Ducha Świętego. Daj mi radę, że to jestem synem. Daj mi światło w mroku, które spowodowały jakieś problemy, które przeżyłem. Daj mi mądrość, abym wiedział, jak postąpić w rodzinie, w społeczeństwie, co mam robić. Daj mi siłę, daj mi tę bojaźń Bożą, która jest szacunkiem Boga, ale ona wiąże się z tą potęgą, z tą siłą, która mi każe z radością mówić: Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Daj mi mądrość również do tego, aby odpowiednio, pobożnie prowadzić moje życie w społeczeństwie, w którym jesteśmy. Aby również mój patriotyzm był przeniknięty tym światłem Ducha Świętego. Aby moje odniesienie, moja miłość bliźniego była Twoją, Duchu Święty, napełniona obecnością. Bardzo serdecznie wzywam do tego, abyśmy naprawdę w tym tygodniu i w zesłaniu Ducha Świętego, w te zielone święta, otworzyli nasze serca na działanie Ducha Świętego. On nas poprowadzi do pełnej wiary. On nas poprowadzi do prawdziwego nawrócenia, do prawdziwego życia w takim poczuciu nie pyszy, ale w poczuciu spełnienia wartości, które są najpiękniejszymi wartościami, spełnienia w naszym życiu, są najpiękniejsze, bo wypływają z Ewangelii. A zatem jesteśmy teraz wieczerni, bo Kościół to jest wieczerni, bracia i siostry. Tutaj są apostołowie, jest Matka Kościół, razem z nami. Zatem razem z nimi oczekujmy tego Ducha Świętego i otwierajmy nasze umysły, nasze serca, naszą wolę na światło tej trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, która przychodzi w takim cichym powiewie, jak to mówi Pismo Święte, ale przede wszystkim przynosząc dalej, daje nam ten wewnętrzny pokój serca, którego tak pożądamy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Pani, umęczony pod Pontem Piłatem, ukrzyżowany na wybrzeżu, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stanę tu przyjdzie sądzić żywy i umarły. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowany, grzech odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Do Chrystusa, który poleca nas Ojcu Niebieskiemu, pełni ufności i pokory, przedstawmy nasze modlitwy, wierząc, że będziemy wysłuchani. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby pełnili swoją posługę, skutecznie głosząc innym Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, a szczególnie za chorą w Polsce, Filipinę Czopek, by w Chrystusie odnaleźli moc w słabościach i uzdrowieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi wątpiących, błądzących i niewierzących, aby w swoich poszukiwaniach
Chrystem, wypraszała potrzebne łaski u Boga, Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Zofię i Władysława Szeremetów, aby dzięki Bożej nauce zachowywanej za życia mogli doświadczać doskonałej miłości w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy oczekując obietnicy Ojca, który jest w niebie, wzrastali w świętości, ukazując wzór życia doskonałego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze miłosierny, przyjmij nasze pokorne modlitwy i uświęć nasze życie, które Tobie ofiarujemy, oczekując na obiecanego Ducha Prawa. Przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę w ziobie, dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i jesteśmy dlatego pozwalamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszych winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Chrystusa, potęga i chwała na niebie. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój nam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą, napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczcie. Panie, jestem Tobie, abyś przyszedł do mnie, a Bóg jest Chrystus, a będzie Cię już. Witam wszystkich.
wszystkich wiernych, którzy pomimo długiego weekendu są w Kościele. Na wszystkich grzach się dało to zauważyć, że jest nas mniej. Kochani, jeszcze zapraszam jutro na pielgrzymkę do Stonikłań. Jest dosłownie chyba 4 miejsca wolne. Wyjazd z Kościoła o 9 tutaj i powrót o 6.30 wieczorem. Cena $35 za bilet, w tym śniadanie, to znaczy kanapka z napojem będzie wokół wycierana. Nas witała i tam przy święta wybieramy ksiądz Tadeusz, który będzie odprawiał o 9 mszę, jedna jutro, polskojęzyczna. A my o 9 z świętym Tomaszem też wybieramy się właśnie tam do Matki Bożej. Więc kto by miał ochotę jeszcze, może się zapisać, zapraszam serdecznie, jest to Polski Dzień w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernej Księży Salezjanki. W najbliższą sobotę, pierwsza sobota miesiąca, zapraszam do czuwania nasze. I tam jest wydarzenie podane, że o 7.30 wieczora, a o 8.00 wieczorem rozpoczniemy jak normalnie, z tym, że nie wystawienie od razu, a przedstawieniem pantomimą Brama Miłosierdzia na motywach dzienniczka siostry Faustyny, wykonaniu naszej młodzieży z grupy Solideo. Wstęp wolny, także na czuwanie zapraszam, a przed czuwaniem oni długo nad tym pracowali, przygotowywali się, więc przyjdźmy, zobaczmy, przybliży nam to na pewno przesłanie siostry Faustyny. Spotkanie czcicieli Matki Bożej Częstochowskiej następną niedzielę po mszy o 10.30. W sobotę 10 czerwca przypominam i ponawiam zaproszenie na jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Tadeusza. Bilety są do nabycia w kancelarii parafialnej. Już dużo ludzi zapisało, bo jeszcze miejsca jest. Także proszę, po poniedziałku jutro tylko kancelaria zamknięta. Formy do rejestracji na katechizację, na następny rok katechetyczny oraz na wakacje z Biblią. Przypominam, będą wakacje z Biblią dla dzieci. Będzie trochę taka uwaga też dla rodziców. Można już zapisywać swoje pociechy. To będzie właśnie w szkole u nas. I także od przyszłego roku szkolnego będą zapisy także do liceum przy wykształcającej szkole polskiej Karola Wojtyły przy naszej parafii. Zachęcam, aby gromadzić przy parafii to, co jest przy parafii, aby wspierać na tyle, na ile możemy, by stanowić coraz bardziej taką właśnie jedną z znaną rodzinę. Księga z edycjami mszalnymi na rok 2018 będzie otwarta 22 czerwca. Festiwal Polski przyszło niedzielę. East Bronson, nie jak zazwyczaj, tam do roku go nie było i po rocznej przerwie powraca Festiwal Polski, tylko że nie przy Parkway, tylko tym razem East Bronson, to jest zjazd 9 z Turu Parku, niedziela od 10 do 6 wieczorem, plakaty są wywieszone, serdecznie zapraszamy, nawet będzie tam msza o 10.30 też na pikniku. Proszę Państwa, tamtą niedzielę był z nami Pan Paweł Piekarczyk, znany wielu Polakom, bard Solidarności, autor wielu piosenek patriotycznych i zaśpiewał jedną piosenkę na 60.30. No, zdobył obację na stojąco, ja mówię, nie pamiętam, który kardynał na to postępuje był. I wczoraj spotkaliśmy się, bo byłem na to, może w Dojostal, też tam był Pan Piekarczyk. I mówi, że chętnie przyjedzie, jak go chcemy tutaj. I jest z nami dzisiejszego wieczoru. Ma płytę do sprzedaży też ze swoimi piosenkami. Witam serdecznie, panie Pawle. Dzisiaj zaśpiewa więcej niż jedną piosenkę. Taki koncert, prezent z okazji Dnia Pamięci Narodowej. Z tym, że powrócimy refleksją do czasów Polski, kiedy Polska była można by powiedzieć, zaborem sowieckim, komunistycznym te czasy, ale także przesłaniu nadziei na przyszłość. Ta piosenka do córki rzeczywiście zrobiła takie wczoraj bardzo się podobała ludziom tam dojostał. Panie Pawle, bardzo dziękuję, bo tyle spotkań, jeszcze na wieczór do nas Pan przyszedł. Bardzo za to dziękuję i kto może, to zapraszam serdecznie, a tam też z tym będą inne. Pan Paweł Grzegorczyk będzie miał płyty właśnie w wykonaniu właśnie Pana Pawła Piekarczyka do zakupu. Zaraz po błogosławieniu.
zapraszam, zostajemy posłuchać, to nie będzie koncert dwugodzinny ani godzinny, parę piosenek, ale bardzo głęboka refleksja. To wam zapewne. Także zapraszam, ale najpierw jeszcze błogosławieństwo i modlitwa do świętego Michała Archaniołagani. Módlmy się o pokój na świecie, o pokój dla naszego kraju, o to, żeby wreszcie nastało taki pokój w ludzkich sercach. Wiecie, jaką furorę zrobiła pani Beata Szydło za granicą? Ja nie wiedziałem, że teraz dowiedziałem. Jej przemówienie w polskim parlamencie jest przetłumaczone na francuski, niemiecki, angielski i wpisują się inni, zazdroszczą nam takiej pani premier. Wiecie, sobie posłuchajcie, co ona powiedziała w parlamencie. A zacytuję, Europa, wstań z kolan. Wstań z kolan, bo jak będziesz ciągle żyła w takiej nieświadomości, w takiej politycznej poprawności, to będziesz codziennie opłakiwać swoje dzieci. Mocne słowa. Inni nam zazdroszczą takie pani premier. Także czasami nie wiemy, co posiadamy. Ale módlmy się o pokój, o zaprzestanie tych ataków terrorystycznych i w Manchester i dwa dni temu przecież niewinne dzieci też na tych grzybce jechali, chrześcijanie zginęli tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Niech święty Michał Archanioł nas przed tym ochrani. Święty Michał Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, pomóż naszą ochroną, oby pokój obronić raczy. Korwo nie opuści, a Ty moc niebieski dostęp, szatana i inne złe duchy, które nas duchem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stworzyć od piekła. Amen. Pan z Wami. Chrystus niech Was błogosławi wszelkie.
I nagle świat jak bał trzasnął. W sekundę strachu i rozpaczy nastała ciemność, po niej jasność, gdzie mógł pozwolić się zobaczyć. Wybucza pnięcie przerażenie, gardłowy krzyk ognia ścian, ostatnie życia doświadczenie. I spokój przed obliczem, ale... Ekipa działa znakomita. To
Będzie brał stary spór na siłę, rzuć się do prawa w narodzie. Pijani krzok degenera ci, spórzy podbije krzyż nosi. Zapewne dobrze to się opłaci, władze jest i śmierć spływa ich mi. Zapewne dobrze to się opłaci. I namnożyło się szereg
Thank you.
jak najbardziej można tam właśnie poczekać.